Cyprian Norwid mówił, historia to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Eminencjo, księże biskupie, panowie ministrowie, szanowni goście, policjanci. Niezależny samorządny związek zawodowy policjantów Komendy Stołecznej Policji oraz środowiska kombatantów i rodzin policyjnych podjęły ideę upamiętnienia martyrologii funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz Polskiego Korpusu Bezpieczeństwa poległych w obronie II Rzeczypospolitej, to jest w wojnie obronnej 1939 roku, internowanych i zamordowanych w Ostaszkowie, Katyniu, Starobielsku, Biernoje, innych miejscach kaźnych oraz powodach zagłady. Funkcjonariuszy walczących w organizacjach zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, w szeregach Wojska Polskiego na różnych frontach II wojny światowej, jak również zgładzonych w latach terroru stanowskiego w Polsce Ludowej. Oddania im należytego hołdu podjęto m.in. przedsięwzięcie zbierające do umieszczenia tablicy pamiątkowej w kościele garnizonowym Policji Warszawskiej pod wezwaniem Świętego Krzyża. Dzisiejsza uroczystość jest rozwinięciem i jak gdyby kontynuacją tej idei. Odsłaniamy tablicę poświęconą policjantom II Rzeczypospolitej, cichociernym, spadochroniarzom, żołnierzom Armii Krajowej. Prezentuj! Broń! Na prawo! Pas! To, co w tej chwili Państwo słyszycie, to jest uroczysty hejnał Komendy Stołecznej Policji. Jak Warszawa dowiedziała się, że Komenda Stołeczna Policji chce mieć sztandar z symboliką świętego Michała Archanioła, to kompozytorzy polscy ofiarowali na tę okoliczność utwór intencyjny i to jest jedyny hejnał, jaki podarowano policjantom polskim. Tak, chciałaby pani coś powiedzieć na te... Chciałaby pani się wypowiedzieć? Nie, ja po prostu pytam, gdzie on teraz jest, bo ja go znam. No, żeśmy razem współpracowali. Na wybory żeśmy organizowali. A pani godność? Jak uważasz, Elżbieta? Jak pan powie, to on będzie wiedział. O, pozdrawiamy serdecznie. Tak. Dziś akurat jest na dyżurze pan doktor Sandecki. A gdzie? Na dyżurze? W pogotowiu? W szpitalu, w Grodzisku Mazowieckim, bądź w Mińsku Mazowieckim. Tam jest, tak? Słucham? Tam teraz jest, tak? Tak. Szurkowski szukam. Przyjemny księża, szanowni państwo, jego ekscelencja ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski. Słuchajcie. W tej uroczystości poświęcenia tablicy na tym gmachu, który raczej nie kojarzył się z tak radosnymi uroczystościami z obecnością biskupa tutaj przy tej właśnie tablicy. Przecież kilka lat temu było nie do pomyślenia, żebyście na tym właśnie budynku umieścili taką właśnie tablicę. Byłoby nie do pomyślenia, żeby biskup był proszony, żeby tę tablicę poświęcił. Było nie do pomyślenia, żeby to wyglądało w taki wspaniały, normalny, powiedziałbym, sposób, bo jestem chłopakiem przedwojennym i pamiętam, jak to normalnie bywało tutaj w tych okolicach Warszawy, kiedy to i przedstawiciele wyznań, i policja, i wojsko
razem współpracowali. Bogu dzięki, że to wróciło. I jeśli chcę wam czegoś życzyć, drodzy państwo, to tego, aby ta normalność, aby ta współpraca Kościoła ze wszystkimi stanami naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, naszej ojczyzny polskiej, żeby się umacniała. I żeby przykład bohaterów, tak z policji, jak z wojska, jak również spośród duchownych, żeby świecił jako znak dla młodzieży, dla dzieci, dla tych pokoleń, które po nas przyjdą. Dużo spłynić, którym wreszcie się ambicje na miejscu i korpusie nie dadzą, panią przybyłam. Drodzy państwo, wysłuchaliście słów biskupa, kombatanta, duszpasterza kombatantów polskich. I chcę wam powiedzieć jako świadek tego wydarzenia, że to były słowa przełomu, transformacji na gruncie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po tych słowach reakcja antypoloniści, zwolennicy porządku marksistowskiego zrozumieli, że już niestety nie wrócą do władzy i nie będą mogli kontynuować swojego programu politycznego. Jego ekscelencjo księże biskupie Zbigniewie Kraszewskim. Okazujemy tutaj przed komendą stołeczną policji, jako twoi wyznawcy, jako wyznawcy Chrystusa i jednocześnie zwolennicy krzyża na krakowskim przedmieściu. Okazujemy dużą wdzięczność, okazujemy swój szacunek i niech ci ziemia lekką będzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Czy państwo uważacie, że wyczerpaliśmy znamiona dzisiejszego spotkania pod względem treści, emocji i jednocześnie przesłania, jakie chcemy skierować pod adresem historii, pod adresem ojczyzny i pod adresem policjantów Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia przy następnej okazji. Zachęcam, żebyście krakowskie przedmieście traktowali nieco inaczej niż Andrzej Hadacz. Dla Telewizji Narodowej reportaż realizował z podkomendy stołecznej w Warszawie Radosław Siedlecki.